TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Mariusz, nie narzekasz chyba w ostatnich tygodniach na skuteczność? No nie, co ma wpaść, to wpada. Także jestem ze skuteczności zadowolony na tą chwilę. Jak strzelasz, to zdaje się seriami, bo tak było i w pierwszej części sezonu, później kilka spotkań przerwy, teraz znowu w trzech ostatnich meczach 5 bramek. Tak, tam na początku też była seria 5 bramek w trzech meczach i zazwyczaj jak już wpadają, to po dwie w meczu. Także no jestem zadowolony. Opowiedz, w jakich okolicznościach padła druga bramka? Ćwiczony stały fragment. Podgór z rożnego na krótki, znalazłem się tam, gdzie być powinienem, trochę szczęściej i wpadła. Czyli przed Wami za tydzień najtrudniejszy mecz sezonu, to z zespołem, który jest Ci chyba bliski. No tak, jestem wychowankiem Śląska, także na pewno fajny mecz się szykuje. Zresztą kilku kolegów tam jeszcze gra, także nic, tylko pełna mobilizacja. Śląsk jest liderem, a czy Wy zaglądacie w tabelę po kolejnych zwycięstwach? No, staramy się patrzeć na każdy kolejny mecz i walczyć o 3 punkty, a na razie nie patrzymy na to, co się dzieje w tabeli i na którym miejscu jesteśmy, ale wiemy, że jesteśmy dość wysoko, no i będziemy dążyć do tego, żeby być jak najwyżej. I ostatnie pytanie, czy polujesz na koronę Króla Strzelców trzeciej ligi? Jeżeli się uda, to czemu nie? No ale w planach tego nie było. Jakby założenia takiego może do końca nie ma, ale jeżeli się uda, to czemu nie?